Już od XI wieku wiadomo o początkach osadnictwa na terenach dzisiejszej ziemi kozienickiej. Pierwsza wzmianka o grodzie Sieciecha znajduje się w kronice Galla Anonima z roku 1096. Osada Kozienice i kilka innych należała w XIII wieku do zakonu Norbertanek w Płocku. Król Władysław Jagiełło w 1429 roku nabył te tereny w zamian za wieś na Kujawach. Zamianę tę potwierdził w 1447 roku król Kazimierz Jagiellończyk. W 1652 roku miasto spustoszyła epidemia cholery. W czasie potopu szwedzkiego 6 kwietnia 1656 roku doszło do zwycięskiej dla Polaków bitwy pod Kozienicami. Bardzo ważnym wydarzeniem było utworzenie powiatu kozienickiego w 1867 roku. Dzięki temu została wybudowana droga do Radomia. Wzniesiono też koszary, przebudowano i rozbudowano pałac. Działała fabryka blachy, garbarnia, browar i młyny. Obecnie rozwój miasta związany jest z elektrownią Kozienice i towarzyszącymi zakładami. Miasto jest w trakcie przekształcania się z ośrodka przemysłowego w ośrodek rekreacyjno-sportowy. Zamieszkuje je około 18 tysięcy mieszkańców. Muzeum Regionalne w Kozienicach. Początki kozienickiego muzealnictwa wpisują się w poczet pierwszych przedsięwzięć podejmowanych w tym zakresie w Polsce. Jako pewną datę można uznać 1777 rok, w którym wzniesiona w Kozienicach rezydencja Stanisława Augusta Poniatowskiego była już gotowa do zamieszkania, zaś istotny element jej wyposażenia stanowiły bogate zbiory sztuki oraz cenny księgozbiór. Niestety zgromadzone zbiory zostały zniszczone podczas pożaru gmachu we wrześniu 1939 roku. Ponowne utworzenie muzeum miało miejsce w 1970 roku, kiedy to założono społeczną placówkę prowadzoną przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej. Na jego siedzibę przeznaczono ocalałą oficynę pałacu. W ramach ekspozycji muzealnej prezentowane są następujące wystawy stałe. Ślad człowieka, epoka żelaza w Puszczy Kozienickiej, obejmująca eksponaty pochodzące z wykopalisk na terenie Puszczy Kozienickiej, związane z pobytem na jej obszarze człowieka w epoce żelaza. Wystawa prezentuje znaleziska związane z kulturami łużycką grobów kloszowych oraz przeworską. Bartnictwo i pszczelarstwo Puszczy Kozienickiej. Muzeum jest obiektem całorocznym, czynnym z wyjątkiem poniedziałków. Wstęp jest płatny z wyjątkiem wtorków. Stoję przy najstarszym świeckim pomniku w Polsce, który znajduje się w Parku Pałacowym w Kozienicach. Upamiętnia on narodziny Zygmunta I, który właśnie w Kozienicach urodził się w 1467 roku. Para królewska Elżbieta i Kazimierz Jagiellończyk schronili się w Kozienicach w 1466 roku przed tak zwanym morowym powietrzem. Jest to określenie używane w historycznych czasach w celu wyjaśnienia rozprzestrzeniania się epidemii dżumy, czarnej ospy, cholery, tyfusu i innych ostrych zakaźnych chorób. Królewskie narodziny upamiętniono stawiając około 1527 roku kamienny słup z murowanymi płytami. Dwie zawierają wyryty tekst łaciński epigramu z około 1518 roku autorstwa Andrzeja Krzyckiego, ówczesnego poety dworskiego. Na dwóch pozostałych pojawiły się płaskorzeźbione wizerunki króla klęczącego przed krucyfiksem w otoczeniu inskrypcji łacińskiej. Pomnik został odrestaurowany jeszcze w 1702 roku przez księcia Hieronima Lubomirskiego. Do dziś stoi w tym samym miejscu w parku zespołu pałacowego w Kozienicach. Dynamicznie rozwijającym się sektorem usług w Kozienicach jest turystyka. Nie brakuje tu miejsc wypoczynkowych dla odwiedzających to miasto. Wśród przepięknych krajobrazów kozienickich lasów znajduje się ośrodek rekreacji i turystyki należący do Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. Ośrodek usytuowany przy ulicy Bohaterów Studzienek 30 zajmuje ogółem 11 hektarów powierzchni. Posiada atrakcyjną ofertę turystyczną i sportową oraz miejsca noclegowe w pensjonacie, domkach kempingowych i na polu karawaningowym. Jednak największym jego atutem jest jezioro Kozienickie, na którym zlokalizowano kąpielisko strzeżone z przybrzeżną plażą oraz wypożyczalnią sprzętu wodnego. Panują tu doskonałe warunki dla wędkarzy. Można złowić szczupaki, sandacze, okonie, leszcze i płocie. Na terenie ośrodka znajduje się również amfiteatr, który służy promowaniu wydarzeń miasta.
Kolejne miejsce ważne dla historii Kozienic, Hamernia, nieistniejąca fabryka broni palnej założona po pierwszym rozbiorze Polski około 1786 roku przez króla Stanisława Augusta. Była największą fabryką broni w Rzeczypospolitej obojga narodów. Robotników, specjalistów do tej fabryki sprowadzano z Niderlandii i Saksonii. Fabryka ta wyrabiała wraz z fabrykami w Końskich i Przysusze po 500 karabinów rocznie, a po decyzji Sejmu Wielkiego w 1792 roku produkcję tę podwojono. Fabryka ta czynna była 12 lat do maja 1794 roku. W tym czasie oddział rosyjski wysłany w celu rozbicia wojsk Tadeusza Kościuszki zniszczył ją doszczętnie topiąc w Wiśle. Po fabryce pozostał tylko pusty budynek, jednak zbiornik wodny obok przyjął nazwę Hamernia. Zgromadzenie sióstr franciszkanek od cierpiących i osoba siostry Kazimiery Gruszczyńskiej, która jest założycielką zgromadzenia. Stowarzyszenie powstało w 1882 roku, w czasach, gdy Polska znajdowała się pod zaborami i kiedy zakony habitowe zostały skasowane przez zaborców. Kazimiera Gruszczyńska, utworzone przez siebie zgromadzenie sióstr, prowadziła przez 45 lat. Zmarła w 17 września 1927 roku w Kozienicach. Zgromadzenie sióstr franciszkanek od cierpiących podjęło starania o beatyfikację założycielki swojego zgromadzenia 6 maja 2011 roku. Stolica Apostolska wydała zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacji 16 stycznia 2013 roku. Punkt widokowy Kępeczki znajduje się około 8 km od centrum miasta. Jest to najlepsze miejsce znajdujące się na obszarze Ostoi Kozienickiej objętym programem Natura 2000. Punkt widokowy Kępeczki znajduje się na terenie Doliny Środkowej Wisły. Na tym obszarze został zachowany naturalny, roztokowy charakter rzeki z licznymi wyspami, starorzeczami i kanałami bocznymi. Rezerwat Królewskie Źródła w Augustowie obok Kozienic. Jest to jeden z najbardziej malowniczych i zarazem najczęściej odwiedzanych zakątków Puszczy Kozienickiej. Ochroną objęto tu Dolinę Zagorzdżonki z obfitymi źródliskami i otaczającymi ją lasami. Został utworzony w 2000 roku, a rezerwat zajmuje powierzchnię prawie 30 hektarów, natomiast jego otulina liczy 19. Na terenie rezerwatu odnotowano ponad 200 gatunków roślin, w tym wiele chronionych. Żyje tu również wiele zwierząt, sarny, lisy, dziki czy bobry. Osobliwością rezerwatu są obmurowane piaskowcem źródła. Ponoć sam król Władysław Jagiełło zaspokajał przy nich pragnienie, stąd nazwa rezerwatu. Trzy z nich zgrupowane są u podstaw skarp doliny przy nasypie dawnej kolejki wąskotorowej, czwarte jest po drugiej stronie rzeki. Dojść do nich, jak i w głąb Doliny Zagorzdżonki jest ułatwione dzięki drewnianym pomostom. Przez ten park przebiega kilkanaście pieszych ścieżek przyrodniczych. Mają one różne długości i każda z nich ma swoje ciekawe zakątki.